na dzisiaj był taki: zwiedzić najdziwniejsze światy. Ale okazało się, że odkryłem prawdopodobnie największą tajemnicę Minecrafta w historii. Ej, naprawdę, to jest prawdopodobnie ultra tajne, więc zostawcie suba na moje usprawiedliwienie. A ja wyruszam w podróż po slidach, z której mój mózg już nigdy nie wyjdzie taki sam. Kiedy myślałem, że Minecraft mnie już niczym nie zaskoczy, przyszedł on. Slid numer 1, dzień dobry. Co my tutaj mamy? No, normalną wioskę, normalną wieżę pillagerów, fajnie. Ale póki co nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego, panie. Chwilę, że co? Bardzo serdecznie pozdrawiam kapitana tego statku. Trzeba być specjalnym, żeby to zrobić. Jakby to dosłownie, musi być najbardziej doświadczony sterownik w historii. Zrobić coś takiego statkiem, to jest luz, nie? Nawet pomijając fakt, że ten gościu tutaj wpłynął na jezioro jakimś cudem, że praktycznie za chwilę ugrzęźnie w tej górce i nawet delikatnie lewituje, to wszystko to jest pikuś. Ten ktoś tutaj wjechał statkiem w szczyt wieży i mało tego, statkiem, który w połowie lewituje. Witajcie w krainie magii i wyobraźni. Dalej będzie już tylko gorzej. Ile spawnerów udało wam się odwiedzić w życiu? Ale tak wiecie, obok siebie, trafiłem kiedyś na survivalu na dwa obok siebie, to był sukces. Dobra, no nawet znalezienie jednego spawnera jest OP, no. Biorąc pod uwagę, że możemy znaleźć fajne itemki i zrobić ekspiarkę, no jakby jest okej. Ale ten seed nie jest tylko okej. To jest najbardziej OP spawnerowy seed wszechczasów. Zapytacie może, co to znaczy? Odpowiadam, owszem, mamy tutaj jeden spawner, ale za to bardzo duży, a zaraz za nim kolejnych 7. Tak? To nie jest błąd. Znaczy, prawdopodobnie to jest błąd, ale jest ich 8 obok siebie. Z czego w jednej komnacie możemy znaleźć ich nawet 4. Co? O, wszystkie pozostałe są tak blisko siebie, że można stworzyć prawdopodobnie najlepszą ekspiarkę wszechczasów. Dobra, ale po kolei, co my tutaj mamy? 3 spawnery zombiaków? To chyba dobrze. Do tego kilka kratek dalej dochodzi kolejny zombiak. Pająki, kolejny zombiak, jeszcze kolejny zombiak, no bez przesady. Panie Minecraft, ja też lubię zombiaki, ale kurde, byle jakieś szkielety czy coś, a nie. 7 spawnerów zombiaków i 1 pająków, to jest podejrzane. Ale co, no, możemy z tego w takim razie zrobić farmę ziemniaków, bo zombiaki drobią ziemniaki. Kto nie chciałby mieć takiej farmy ziemniaków? Co? Ja przy okazji nie chcę nic mówić, ale lód w tych skrzynkach to jest jakiś żart. Na 4 spawnery w tym miejscu mamy tylko 2 skrzynki, jakby okej. To chyba nie jest legalne, panie Minecraft. 2 skrzynki to na 1 spawner. O, no tutaj to jakoś od razu lepiej. A tak wygląda cały lód, który możemy zdobyć odwiedzając tylko i wyłącznie ten jeden kompleks. Jest biednie. 8 spawnerów, a ja czuję, jakbym śmietnik otworzył, ale okej. A to wszystko obarczone prawdopodobnie najbardziej niebezpiecznym miejscem, jakie tylko istnieje. Idziemy dalej. Zrobiłem kiedyś eksperyment i przez godzinę próbowałem wykopać bedroka diamentowym kilowem. I wiecie co? Nieważne. To była najlepsza godzina w moim życiu, okej? Ale wtedy nie wiedziałem jeszcze o istnieniu tego seeda. Seeda, który na pierwszy rzut oka może wydawać się tylko trochę podejrzany. No bo tak, no co? Jest wioska, jest wieża, jest mansion, wszystko połączone w jedno, ale widzieliśmy już takie przypadki. I mimo, że to jest mega podejrzane, to nie robi to na mnie już żadnego wrażenia. Zostawcie tego biednego golema. Nie, no co wyście mu zrobili? Bo prawdziwą magię tego świata można odkryć dopiero wchodząc głęboko, głęboko w podejrzanie. Podziemia. Albo raczej podwodzia powinienem powiedzieć. Dzień dobry. Czy to jest podwodne iglo? Spoko. Nadal dzień jak co dzień. Może komuś się kopsnęły obliczenia i przez przypadek zbudował iglo pod ziemią, znaczy pod wodą zamiast na wodzie. Nieważne. Każdy mógł mieć gorszy dzień w pracy, co nie? Ale może to i lepiej. W końcu piwnica będzie bliżej jądra ziemi, więc będzie cieplej. Tam jest, wiecie, lawa i tak dalej. No, to jest dosyć mądry pomysł, żeby to zbudować pod wodą mimo wszystko. Teraz wystarczy tylko wejść do piwnicy, zobaczyć jak bardzo jest tam ciepło, albo... Przepraszam bardzo, że jakże, co, że chwilę, a co? Nie no, na to ja się nie pisałem. Czego moje oczy były właśnie świadkiem? Przepraszam bardzo. Nie, bo coś mi się tu nie zgadza, to był tylko sen, co nie? Przecież nikt o zdrowych zmysłach by tego nie zrobił. Po pierwsze, nie zbudowałby igla pod wodą, ale... istnieje naprawdę. A po drugie, przecież piwnica nie może wchodzić do wojny i niszczyć bedroka. Przecież to byłoby nielegalne. I owszem, może jest to nielegalne, ale to iglo nie widzi w tym żadnego problemu. Jak do tego sobie uświadomię, jak bardzo głęboko ono jest schowane pod wodą, to mam więcej pytań niż odpowiedzi, a właściwie nie mam żadnych odpowiedzi, mam tylko pytania. A najgorsze jest to, że dalej będzie już tylko gorzej, przynajmniej dla mojego mózgu. Dla was może i lepiej. Co tu znajdziemy? Na co ten seed wygląda, no? Nie wiem, jakaś dziwna góra, dziwny portal, dziwny stronghold. Haha, nie. Dlaczego wszystko, co złe, dzieje się w mediach?
Jensen, proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Tym razem od zewnątrz już niczego dziwnego tutaj nie spotkamy. Nie ma żadnej innej struktury z nim połączonej. No dobrze, bo już szczerze mówiąc miałem tego trochę dosyć. O, patrzcie, jak ładnie roślinki posadzili. Dobrze wiedzieć, że Mansion też staje się coraz bardziej ekologiczny, ale dobra. O co tutaj chodzi? Całe moje życie byłem pewny, że możemy znaleźć tutaj maksymalnie 3 piętra. W sensie parter i 2 piętra. Nie sądzę, aby ktoś kiedykolwiek szukał tutaj piwnicy. No bo przecież Mansion nie ma piwnicy, co nie? Nie ma. No co, bo na co koło by tu piwnica była? Dlatego możemy bezpiecznie zacząć kopać w dół i na pewno niczego podejrzanego nie znajdziemy. Na 100%. Chwileczkę. Tak nie wyglądają normalne fundamenty Mansion. Czy one układają się w jakiś szyb? To jest podejrzane. Zaczynam się bać. Nigdy wcześniej tego nie widziałem. Normalnie wszędzie pod spodem był tylko i wyłącznie cobblestone. Chwilę. To wygląda, jakby miało dokądś prowadzić. I idzie jeszcze głębiej. Co to jest? Przepraszam bardzo, drzwi? To wygląda, jakby tu mogło być drzwi. A to wygląda, jakby tu mogło być okno. Grzyby, chwilę. Ja oficjalnie rezygnuję z tego challenge'u. Nie chcę więcej. Co? Co to jest? Nie, dajcie mi jakąś podkę widzenia w ciemności, bo nie wytrzymam. Kisiel! A no tak, no przecież kisiel! Ktoś to sobie robił w piwnicy kisiel, zapomniał o nim, zabudował to wszystko kamieniami, zbudował podłogę na tym, no przecież! Że ja nie pomyślałem, że rozwiązanie tej zagadki jest tak bardzo oczywiste, no kurde bele! Dobra, tu były drzwi, tak? Czy to kogoś jeszcze prowadzi? Jakby schodziło w dół, tu jest jakby woda! Uuu, kolejne piętro! Jeszcze nigdy w mojej sinowej historii nie widziałem niczego tak bardzo podejrzanego. Chata wiedźmy zakopana pod posiadłością! I to jeszcze idealnie na samym środku korytarza, no bez jaj. To nie mógł być normalny domek wiedźmy, to jest nielegalny projekt pillagerów. Patrzcie na to, jak włączę survivala, to się od razu wkurzam, że to odkryłem, nie? A nie mówiłem, od razu chcą mnie zabić za odkrycie ich sekretów. Ja już wszystko wiem. Mało tego, wiem nawet więcej. I ten seed jest kolejnym elementem układanki. Spawnujemy się w wodzie, ale to dlatego, że ktoś chce ukryć dowody. Dowody przed tym, co znajduje się tutaj. Pamiętacie poprzedni statek? Pamiętacie go? No bez jaj, no dajcie żyć detektywowi żelaznemu. O, idealny spawn. Wcześniej widzieliśmy już statek wbity w wieżę pillagerów, ale tym razem to jest coś kompletnie innego. Bo statek nie jest wbity, tylko znajduje się na samym szczycie tej wieży i wygląda, jakby był dopiero w budowie. Moja teoria jest taka. Pillagerowie mają technologię do budowy podziemnych statków. Co prawda nikt jeszcze nigdy ich nie zaobserwował, ale to dlatego, że latają bardzo, bardzo wysoko i bardzo uważają na graczy. A to jest pierwszy w historii przypadek przyłapania ich na jego budowie. A ten rozbity też się łączy z tą historią. On po prostu uległ wypadkowi. I zamiast wylądować na dachu, walnął w bok i nie mógł stamtąd się ruszyć, dlatego w końcu ktoś musiał to znaleźć. Jacie, to wszystko zaczyna mieć sens. A wszystkie te statki służą prawdopodobnie do transportowania rzeczy pomiędzy Mansion a wieżami pillagerów. Tylko tak, czemu w takim razie widzieliśmy statek na wieży, a nie widzieliśmy statku na Mansion, gdzie lądowałby po drugiej stronie? Spoko, loko, zaraz to naprawimy. Tylko tym razem chyba lepiej się ukryli i odsunęli trochę dalej od spawna. -850, -850. To są tajne koordynaty, których nie powinniśmy odkryć. Bo właśnie tutaj znajduje się kolejny dowód w naszej sprawie. Tylko tym razem już praktycznie zbudowany, prawie idealnie, delikatnie zepsuty, ale prawie w całości. Kolejny latający statek pillagerów, który tylko czeka na to, aby wyruszyć w podróż do wieży. Pewnie przenosi jakieś cenne materiały, to wiele by tłumaczyło. Ziemniaki. No co, no ziemniaki to są cenne materiały, marchewki też, ale się zdziwiam, jak ich nie będzie w środku. Dobra, ale to nie wszystko, co przewożą, bo mają tutaj też, kilka tajnych map skarbów i papierów. Nie zdziwiłbym się, jakby tu było coś szyfrem napisane, ale nie potrafię tego odczytać. No i tu chyba była jeszcze jedna skrzyneczka? Nie. A więc tylko tyle transportują, a ta górna część Mansion prawdopodobnie służy jako łącznik właśnie z tymi statkami. Pewnie jak potrzebują, otwierają tutaj okno, wychodzą i mamy to. Połączenie między lądowiskiem a środkiem, a do tego wszystkiego w tym miejscu jest twarz pillagera, dlatego, żeby nie było widać po prostu, co tam się znajduje, czyli statek. Bo co, z tej perspektywy ze środka nie da się go kompletnie zauważyć, jak to normalnie obchodzi dookoła Mansion. Te puzzle się naprawdę w końcu łączą w całość. Jeszcze mapa świata idealnie pod statkiem. Kurde bele, to jest za dużo wskazówek. Ta teoria musi być prawdziwa. Szukałem na to jeszcze kolejnych dowodów i wiecie co? Może nie znalazłem dokładnie tego, czego potrzebowałem, ale trafiłem na kolejnego ciekawego Sida, który zaraz na spawnie odkrywa kolejne dziwne posunięcia naszych bohaterów. Widzieliście kiedyś Mansion schowane pod skałą? Bo ja nie. Ale zakładam, że w tym miejscu uczyli się pewnych technik kamuflażu, tak aby pod żadnym pozorem nie dało się odkryć ich tajnej fabryki. Dobra, macie szczęście, że pod spodem nie ma nic bardziej podejrzanego. No może oprócz wielkiego jeziora lawy. Nie ma przypadków w generatorze świata. Są tylko kolejne dowody w naszej sprawie. Ale że villagerowie będą z nimi współpracować, to się nie spodziewałem. Chociaż muszę docenić za innowację. Jeszcze Mansion zwierząt do góry nie widziałem. A to akurat mądre jest. Lepiej budować wieżę tutaj niż pod ziemią, jak się czasami zdarzało. Dajcie znać, co sądzicie o całej tej teorii. A ja muszę stąd uciekać.
uciekać jak najszybciej, zanim mi złapią załamanie ich spisku. Dobranoc, cześć, papa! Wow, ale to jeszcze nie koniec minecraftowych zagadek. Chcesz tego jeszcze więcej, to wbijaj na odcinek po prawej stronie, gdzie sprawdziłem najdziwniejsze mity od widzów w Minecrafcie. Były bardzo podejrzane, więc lepiej uważaj.